Uwaga, oglądasz poprzednią wersję, 15 lipca 2002, tego dokumentu. Zawarte w nim informacje mogą być błędne lub przestarzałe. Prosimy skontaktować się z administratorem Twojego serwera o więcej szczegółów. Poziom 3 łamane na 4182. Tajne. Identyfikator podmiotu SCP-4182. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Personel ma współpracować z JMSDF, innymi morskimi oraz aeronautycznymi służbami i ustalić 25-kilometrową strefę zamkniętą wokół SCP-4182. Wszystkie wejścia i okna dające dostęp do SCP-4182 zostały zamknięte używając wzmocnionych stalą płyt akrylowych pokrytych laminatem klasy Z. Dostęp jest surowo wzbroniony. Fundacyjny bot IO Silver ma przeglądać serwery INT SCP-FN w poszukiwaniu plików dotkniętych przez SCP-4182. Te pliki muszą zostać odizolowane i zgłoszone do obecnego administratora serwerów w celu przeglądu i sterylizacji. Personelowi należy przypominać, że nie ma ośrodka piątego. Opis. SCP-4182 to 6 i 10-hektarowa, 16-arowa, sztuczna wyspa zlokalizowana 75 km na południe od Ipunsigi, Japonia. Chociaż nie istnieją zapisy jego konstrukcji, jego konfiguracja sugeruje, że został wybudowany jako placówka do przechowywania odpadów gdzieś we wczesnym XX wieku. Fundacyjne dokumenty okresowo identyfikują SCP-4182 jako nieistniejący ośrodek, ośrodek piąty. Mechanizm stojący za tym nie został jeszcze poznany. Kilka ze struktur na SCP-4182, obecnie zapieczętowane, posiadało klatki schodowe zalane betonem. Odkopanie tych schodów doprowadziło do odkrycia ogromnego podziemnego kompleksu pod SCP-4182, zawierającego... ...należy wykonywać dalszych wykopków. Od czasu jego odkrycia w 2001 ilość przypadków SCP-4182 wzrasta znacząco.